Et c'est quand j'irai mieux. C'est pour son venir de Robert Fulton. Celui qui a inventé le bateau vapeur. Toutes les marines du monde. Et nous. Et vous? Et ça va durer combien de temps? Un mois, c'est trop. Weź się teraz robić. Jak jesteście rodziną, to... Janka, muszę mi puszka. Ja to brzydko w ogóle... Ktoś pytał, jak jest klucz. Właściwie nie ma klucza. Kluczem jest naturalny Nowy Jork. Ta sala łączy sobie w cztery wybitne talenty, czterech wybitnych mężczyzn, czterech wybitnych artystów. Ja nie będę według alfabetu przemawiała, tylko według tego, co widać na ścianie, żeby wszyscy dobrze wiedzieli, kto za czym stoi. A więc pierwszy Władek Zakrzewski zrobił cykl rysunków, które idą na tej ścianie. Następnie dwa obrazy tam. Później będziemy mówili o meritum. Ja poproszę każdego z artystów, żeby chociaż troszkę powiedzieli o sobie. Następnie pojawia się Stan Młodoszeniec, który jest człowiekiem, który w jakiejś mierze jest kuratorem dalszej części tej wystawy, bo on zaprosił do współpracy Tristana Wolskiego i Michała Krajskiego. Wystawa jest dla mnie bardzo ważna, bo łączy w sobie i miesza w sobie różne media, różne talenty, różne generacje i wydaje się, że jest bardzo dobra. A więc nie rozgaduję się, bo zaraz potem zapraszam Państwa na górę na wystawę Joanny Stein. A teraz poproszę Władka Zakrzewskiego, żeby powiedział coś o swojej twórcy. To też niespodzianka, bo nie myślałem, że mam mówić o swojej twórczości. Pamiętam dokładnie moment, kiedy wyjeżdżałem z Polski w 81 roku. To były zupełnie inne czasy i to był wyjazd na zawsze. Nosił sobie dramat, ta decyzja była dramatyczna. I cieszę się, że w tej chwili już takie decyzje nas nie dotyczą. Nas wszystkich tutaj stojących i moich kolegów, którzy nie wiedzą. I to jest to, co bardzo proszę o obejrzenie moich pytań. Ja chciałem powitać Państwa i bardzo podziękować Pani Bobeńskiej za to. Bardzo się cieszę z tej wystawy i fajnie wystawę z Wami i być tutaj. Dziękuję. Przedłużymy z Wami. Ja to w ogóle najchętniej na
troszkę nocną bym poszedł, bo ten Anglia-Portugalia będzie. To jest nowa, wiesz, zabawka, którą się sam... A to jest cyfrowa? Nie, no najnormalniejsza, taka i najtańsza, jaka może być, ale super. No ile kosztuje? Wiesz, że to od razu wychodzi i zaraz będzie cyfrowa. 200 i ileś złotych na przykład, bronię. Cyfrowe aparaty normalne, tak jak na Piotrze, to wiele kosztuje. Mi to jako narzędzie pracy Mikołaj. Ale jak to wykorzystuje? Bo ja myślę. Możesz tam miny coś. Dzień dobry. Dzień dobry. Miło pana widzieć. A zapal sobie. Cześć. Cześć. Coś mi się... O, no tak. Ale my możemy pomachać. Tak, najlepsze są pojęcia. Maluję i tworzę między Warszawą i Nowym Jorkiem, bo jest Nowym Jorkiem. To jest Joanna Stańko, przez nie wiem, przedstawiciel mojej stania i córka, która bardzo dzielnie razem ze mną tutaj przygotowała tę ustawę. Pepenik nowojorski. Stasiu mnie obcił. Ale zobacz, ale Stasiu, ale weź zobacz, to wyszło. Serce, wyszło serce. No rzeczywiście. Ale nie tej soli jest serce. Miało się tak skończyć, że miał bruk filmować i tak się stało. Fantastyczne. A ile będziesz tutaj w tej Ukrainie? Będę na pewno do połowy lipca. Tak? A jeśli chłopców mi się uda ściągnąć, to jest tylko kwestia, wiesz, kasy. Kto wie, to pobędę znowu przez wakacje. Aż. No to chwila. No to niech sobie będzie takie, jak jest. Chwila, powiedziałem. No i dobra. Czekaj, do światła to. Hej, po co to robisz? Po to, że ci może taki prezent kiedyś kupię i będziesz miał narzędzie pracy. A po co mi narzędzie? No po to, że każde zbliżenie jest równie... Patrz, masz mi szok, takiego, że hej. Zaraz ci to puszczę po prostu. No. Nie chcę tego oglądać. Nie chcesz oglądać? To. Ale kto? No to Jarecka Krytyna. Ale nie przejmuj się, klima, no to przecież... Ja sądzę w ogóle, że wiesz, że coś tam jeszcze innego napiszą, no. Ale fakt, że jak na pół godziny takiej rozmowy, że... Słuchaj, że ja się spieszyłem i nie bardzo chciałem, wiesz, naprawdę się spieszyłem i jak na pół godziny rozmowy,
to nijaki, no. Ale może jej się po prostu nie podobało to wszystko. Ja zaraz je pakuję, tylko chcę jeszcze nakręcić taki, wiesz, z tej wystawy. No byliśmy na meczu, a później, późną nocą ja pojechałem. Powiedz. Cześć. Co? Cześć. 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 Mów do siebie takiego. Kto jest najpiękniejszy lustereczko, powiedz mi na świecie, kto jest najpiękniejszy na świecie? Nie. Nie? Tu będąc i tak sobie znajomy. Chciałem się cię zapytać. Cześć. No a ojca zbliżenia zobacz. To... Jak się łapa trzęsie, to należałoby robić na...
Gara z Gaszczy, ale ten, bardzo lubię taki balet. Festiwalu New New Yorkers. Ale będzie dumny. Ćwiczenia z Czechowa. Czyli nowi Nowojorczycy. To wszyscy twórcy z polskimi, ale nie tylko korzeniami, którzy wybrali sobie to miasto i włączyli się w jego artystyczny obieg. Może właśnie dlatego mawia się o Nowym Jorku, że jest światową stolicą kultury. Pod tym właśnie hasłem New New Yorkers odbywa się w Warszawie festiwal. Prawdziwy cykl imprez penetrujących najróżniejsze dziedziny sztuki. O wystawie w Zamku Jazdowskim mówiliśmy w jednej z naszych sztukaterii. Dzisiaj chcę wam powiedzieć o koncercie Davida Krakauera, koncercie Urszuli Dudziak. W ramach New New Yorkers odbędzie się także niezwykła akcja pod hasłem Art Street Warszawa. Studenci warszawskiej ASP będą malować wielkie jabłka na Nowym Świecie. Odbędą się wystawy, w tym m.in. Run, Lola Run, to wystawa zdjęć autorek, które żyją i pracują w Nowym Jorku, m.in. Annie Leibovitz. No i już teraz zapraszam was na wystawę do Galerii Klimy Bocheńskiej. Tam m.in. prace Stanisława Młodożeńca i Andrzeja Duzińskiego. Zobaczcie. Odpowiada ci to teraz już podłud jego? Nawet nie alfabetycznie. Robię rzeczy tylko, które są na bazie Nowego Jorku, bo ja robię zdjęcia, które są z Nowego Jorku, na których rysuję rzeczy, które są z innego świata, z mojego własnego świata, który jest czasami w Polsce, czasami w Europie, czasami w Wietnamie. Ale baza jest jednak Nowy Jork, fabryki, cała industria, ludność Nowego Jorku. No, fajnie, fajnie. Olga. Olga. Wybrałem właściwie część mojej pracy, bo nie tylko robię dzienniki, ale maluję też i rzeźbię. Ale wybrałem część, która mówi właśnie o Nowym Jorku i trochę o Polsce, bo kilka dzienników jest związanych z Polską. Ale muszę powiedzieć, że po prostu tam, gdzie się jest, to jest... To działa na człowieka. No właśnie. Szczególnie na mnie, bo rysuję sceny publiczne, to co się ze mną dzieje, to co odczuwam, także szczególnie w dziennikach. I dlatego ten Nowy Jork zawsze tam jest, bo często tam przebywam. Przez lata robiłem Nowy Jork tak dosłownie właśnie, tematycznie. No po co pokaz? Lekpotyw w robocie, ale coś tak właśnie ostatnio miałem wrażenie, że trochę uciekłem. Takie próby abstrakcji. Ale niewątpliwie, no ogromny wywar na mnie taki na tej robocie, ogromne wrażenie. To, że żyłem tak... Jaki montaż zrobili? Jednocześnie zwróć uwagę, odbicie taką sprawnością specjalną. Trzeba jeszcze popracować.
No teraz oglądamy naprawdę dobre zagrania z obydwu stron. Mamy długie, też stara się grać mocne piłki, ale Szarapowa potem wchodzi w kort, wyprzedza, przyspiesza to uderzenie i wspaniałym stop volejem z forehandu kończy tą akcję. To był taki rodzaj ataku na warunkach atakującego, to znaczy ona się znalazła pod siatką, bo chciała, zagrała to, co chciała i to wszystko się ułożyło znakomicie. Piłek właśnie, które może lecą na ciało, prawda? Niemniej jednak nie musiała też szukać może do końca tej samej linii, bo Japonka była w zupełnie w przeciwnym narożniku. Ale to się wszystko tylko tak łatwo mówi. A coś, trudnie, jak wam opowiadałam, może to Piotrkowi opowiadałam, nie tobie, była audycja o takim strasznie bogatym, co fałszował. On w różnych miejscach mieszkał, bo ciągle mu się ziemia paliła, bo go gliny szukały. No i wreszcie takie szato wynajął, gdzie było 15 pokoi. W każdej sali miał innego malarza. Malował. I wreszcie jak go przykrzynili, on wiesz, film był, jak już wyszedł z tego pudła. Tak. Już o wszystkim mógł swobodnie mówić. Wreszcie jak go przykrzynili, to było coś tam 1500 obrazów, czy coś takiego, no jakieś takie, że nawet kopie, bo on zresztą malował nie tylko nie kopie, tylko właśnie takie przedłużenie. Przedłużenie twórczości jakby Modigliani. Ala Matisse, tak. Ala coś tam. Tak. No to no pięknie. A jeszcze takie robiłaś jakieś na... No. Takie do siebie. Kapitalne. Pokaż brzuszek. Tam masz tego... Który to Borotaczy? Asmodeus. Asmodeus? Super. Leo. Oliwka. Paul. Pięknie. I sobie tak Czwartego jest koncert, czyli tego musi kończyć. Ale tak, cieszę się, że mieszkasz tam. Nie, nie, nie.
Oni są oni. No, a tam są
Możemy się teraz zorientować, jak to wygląda liczebnie, ale mam zdaniem, że to nie jest 70 jakiś. No, no kręć, kręć. Pokaż. Tato!
przyszedłeś, no rozpierdałaś i tylko i wyłącznie do sytuacji.
sytuacji. W każdej sytuacji jest to dziurę do towarzystwa. Do domu? No. Sprawa? Żeby się pokazać. Bo ja wychodzę. Chodź to my tutaj. Stąd koło mnie. Nie, nie robi tego. Ja widzę co innego niż chciałbyś. Tak, nie ona sama. Trzeba powiedzieć. Już mam tak, nie.
to Julian. A to dziadek Pin. Dobra, fajnie. Nie dobra. To ten plakat, który wygrał, to tutaj pokaż się tutaj. A. Tam kręcisz tylko dziewczyny. Dlaczego? Nie wiem, no bo ktoś mi tak kazał. A czy ten Stasz podał na mnie? Tak? Dobra, papa. Stasz, papa. Nie. Ja myślałam, że to gdzieś tam jest. Nie co trzymała? Figurę. Jestem strasznie gruba. Ale kocham tylko siebie. No. Ja wiem, że ty nie kochasz. Szokolad i szokolad. Nie myślę, żeby się nie wpadać w większą ale Adam miał być, kurwa. Mogę już przestać kręcić dziewczynę. Nie, mogę już przestać. Ja nie chcę ciebie. Nie kręć mnie. Nie kręć. Akurat ciebie nie chcę. Jestem zmęczony. Pokaż mi bardzo. No pokaż to kurczę. A dobra. Nie, od robienia miny robią się zmarszczki. Trudno. Mamy tu jakieś soki?
Trzymać? Nie, jeszcze raz. Po prostu. Przepraszam, nie. Pracować tak, jak to zasługuje. thank you.
Madonna to napisane, to jest do Paliniego. Wujka Teo, to pamiętasz tego wujka Teo? Teraz żywo w lasie. Zaskakującymi się akurat właśnie nie bardzo lubię te gwiazdy, ale to jest taki bardziej jej. To jest jej mózg. Jak to? Słyszę to świetnie. Doliczę na płótnie. Michał, bardzo ładnie, ale nie wiem, co piękne, co nie wiem. Te mniej lubiłem, ale jak się patrzyłem, to też taki, to jest World Trade Center. Po wybuchu. I Tristan. Wydaje mi się super kolejny jakby. Piękne to jest. Halo? Tak? Ej, Tristan, nie jadę już do Sojki, nie chcę mi się tego kręcić. Du, 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 du. Tak to wisi, pach, pach, pach. Jeszcze tutaj dwóch takich. To Staś w latach pięknej młodości. A to jakiś tego.
tu piękna kulturystka, dzięcioł i dziewczyna. Zrobimy to jutro. Pa. To jest cudowne, to jest przepiękne, kurwa, to jest tak piękne. To Piotrek ustawił, wyjeżdżając na tle swojego jakiegoś białego płótna, które ja mam niby zamalować, ale dla mnie ono jest, kurwa mać, genialnym jakimś. Patrzcie, zobaczcie, jak to ma fakturę. Patrzcie. To ma taką cudowną fakturę, to płótno. Patrzcie sobie na białe płótno. Kolorowe. Te i przypruszcie jakimś dobrym zielem. A to nam dała, to też cudowne jest zupełnie. Przepiękny kwiat. Kurwa mać! Nie, to moja. Dzięki niej te piękne rysunki z wczorajszej wystawy. Wiesz, że sobie zatrzymuję w telewizorze i dopóki nie jest, nikt nie robi coś tak a la prima. Nie ulepszam, nie uładniam. Wszyscy bardzo lubili te rysunki, to dziwne. Wszystkim mówiłem, że o wiele lepszą wystawę właśnie mam tutaj i bardzo zapraszam ciebie. Czemu Wojtek nie przyszedł? Thank you.
Some repairs.
Adam, tutaj. Co chcesz, no? A gdzie się naciskasz? Nic nie naciskasz, tylko kręci się. Załóż kaptur, Adaś. Tak, tak, ja widzę, jak ona będzie potrzebowała. To mówi, że raczej taka, wiesz, że... Jakby na zawołanie, nie? Ona będzie na rękach, jak będzie potrzebowała. Wiesz, takie to najlepsze układy. A nie tak, wiesz, siedzisz, chyba 10 godzin, da 80 godzin. Tak jak ja miałam przed całe lato. Ilość klientów to co ty zarobisz? Górna. Nie no, mało chodź. Mało, miesiąc tak. $5 na godzinę. Ale tam jest tak, że wiesz, przeważnie klient, wiesz, jak brzmi głowa, wiesz, on macha, $5. Itches! Where's that other one? At the screen. The one that looks ugly? Yeah, you know. Yeah. Ask him. Do you know where an ugly, very don't ugly... Don't ask that. Don't ask him, okay? Do you know where very ugly... Mask is... It's green. Nie wiem. Wow. Na Halloween się znajdzie, a teraz nie musisz mieć. No, what am I going to wear? A macie tomorrow party, Halloween party? Yes.
Ja nie wiem, no widziałem, że miałeś ją, ale nie wiem gdzie. Not this one! Ej, ale to może zawsze wiesz. Who is that? Załóż na to. Playoffs? Premier Week. Oh. What is gonna be? Can you give me my pillow?
Thank you.
Thank you.
Na razie pada deszcz. No tak, ale co nie skończyłeś, nie zrobiłeś tak. Możesz się ustawić na to. Nie, przecież tak się starałem, bo ja jeszcze mam jakieś tam jakieś płatności do zrobienia, które inne. Dobra, wędnij ten szary. A z tych jeszcze nie pozabierali, tak? A to jest ten Maxolar, tak? Małgosia? No to co leci teraz? To jest zadyńczy. To jest świetnie. Ale ja nie wiem jak on się nazywa. Ale taki przystojny typ. Oj mama. Show.
and featured top talent from across the country who came to study at His Luxurious Egyptian Academy of Oriental Dance. Live music provided by Travis Carlos Band. Here is wczoraj pojechałem do parku, gdzie wszystko, co